Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj zajmiemy się czujnikiem wysokości zawieszenia, montowanym np. w Citroenie C5, C6 czy Peugeocie 407 508. Zobaczymy, co kryje się wewnątrz, jak jest zbudowany, jak działa, no i jak go diagnozować. No to zaczynamy. Ja już wcześniej rozebrałem obudowę. W środku nie ma klasycznego potencjometru. Jest natomiast potencjometr elektroniczny, oparty na tajemniczym układzie 7338780, na temat którego trudno znaleźć jakieś informacje. Połączony jest systemem ścieżek, z których odczytuje położenie dźwigienki. Na początek sprawdzam rezystancję pomiędzy pinami zasilania i sygnałowym. Sprawdzam też kondensatory, czy nie ma zwarć. Nie widać tu żadnych niskich rezystancji. Sprawdzam teraz rezystancję sądmiernika. Tą wartość odejmę od wyniku pomiaru rezystancji. Mierzę rezystancję pomiędzy ścieżkami, tak jak na załączonym rysunku. Po odjęciu rezystancji sąd wynosi ona 1,5 Ohma. Pora przygotować przewody i podłączyć czujnik. Podłączyłem napięcie 5V i zaczynam pomiary. W rogu pokazuję schemat podłączenia. Obracam dźwigienkę i sprawdzam napięcie. Istotne, czy zmienia się płynnie w zakresie od około 0,6 V do prawie 4 V. Nie widać tu żadnych nieprawidłowości. Napięcie zmienia się płynnie w pełnym zakresie, poza miejscem zerowym. Na oscyloskopie także nie widać przerw działań. Napięcie zmienia się płynnie. W podobny sposób można sprawdzić czujnik w samochodzie. Na skrajnych pinach powinno być 5 V, a na środkowym pomiędzy 0,6 V a 4 V. Wyższe napięcie może być odczytywane przez komputer jako zwarcie, a niższe jako przerwa. Ten czujnik wygląda na sprawny. Brak płynności czy nagłe skoki napięcia poza punktem zerowym mogłyby wskazywać na jego uszkodzenie. Warto też zwrócić uwagę, czy nie zacina się dźwigienka. W tym przypadku wymiana czujnika nie pomogła, uszkodzona okazała się wtyczka. Jeśli film się podobał lub był przydatny, proszę o łapkę w górę. Zapraszam także do komentowania i subskrybowania kanału. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.